W zadaniu kolejnym potrzebujemy czy poszukujemy wzoru ogólnego na ciąg arytmetyczny. No i to jest taki wzór, z którego będziemy sobie korzystali. Żeby podać wzór na ciąg arytmetyczny, musimy znać dwie rzeczy. Musimy znać pierwszy wyraz ciągu, no ale tutaj wszystko jest w porządku, bo wiemy, że pierwszy wyraz tego ciągu wynosi 6, ale musimy znać jeszcze różnicę. No a różnicy nie znamy, czyli musimy od tego zacząć. Zauważcie, że mamy podany wyraz pierwszy oraz wyraz trzeci. Jeżeli ja sobie napiszę po kolei te trzy pierwsze wyrazy ciągu, no to wiemy, że skoro jest to ciąg arytmetyczny, to oznacza, że stała będzie różnica tego ciągu. Zatem, jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy jedną różnicę, to znajdziemy się w wyrazie drugim. Jeżeli do wyrazu drugiego również dodamy różnicę, no to znajdziemy się w wyrazie trzecim. My znamy wyraz pierwszy oraz trzeci, czyli musimy je w jakiś sposób ze sobą powiązać. Czyli możemy zapisać, że jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy dwie różnice, to wówczas otrzymamy wyraz trzeci. No i teraz podstawiamy. Wyraz pierwszy wynosi 6. Dodać 2r równa się a3, czyli 20. 6 przenosimy na prawą stronę, pamiętając o zmianie znaku, czyli 2r równa się 14. Obie strony dzielimy przez 2, zatem r wynosi 7. No i znamy już różnicę tego ciągu. Oczywiście no tutaj słowo różnica bardziej kojarzy nam się z odejmowaniem. Gdybyście chcieli wykonywać to sobie na zasadzie odejmowania, no to pamiętajcie, że odejmujemy zawsze w tę stronę, czyli od następnika poprzednik, i możemy zapisać, że w tę stronę będziemy różnicę odejmowali, tak? Czyli możemy napisać, że A3 odjąć 2R równa się A1 i otrzymacie dokładnie ten sam wynik. Zazwyczaj w większości osób łatwiej jest rozwiązywać to sobie tak jak tutaj, tak? Czyli wykorzystując dodawanie, dlatego ja zazwyczaj właśnie w ten sposób to sobie zapisuję. No dobra, mamy wyraz pierwszy, mamy różnicę, no to wyznaczamy sobie wzór ogólny na ciąg, czyli A1 to będzie 6, N-1 przepisujemy, razy R, czyli razy 7, zatem mamy 6 plus 7N, minus 1 razy 7 to będzie minus 7. No i redukujemy jeszcze wyrazy podobne, czyli najpierw n, czyli 7n, 6 odjąć 7 to minus 1 i to jest ogólny wzór na ten ciąg.